pieniądze ma z tego. Mają pieniądze. Macie takiego youtubera Kacper TV, ma 5 subów. Pozdrów mnie Tymka i Harę. Pozdrawiam Kacper TV, Tymka i Harę. Pozdro. Jesteś tu nowy i chcesz zostać członkiem rodziny dzików? Wystarczy, że klikniesz przycisk subskrybuj i oznaczysz mnie dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. Dziękuję Ci bardzo i miłego oglądania. Siemanko moi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kacper. Witam Was w challenge'u na moim kanale, a dziś lecimy sobie z draftem według top donatera, jakim za miesiąc marzec był agent raz, dwa, trzy XD. Właśnie do niego dzwoni i wybierze sobie draft w nagrodę za to, że został top donaterem na kanale w zeszłym miesiącu, tak? A więc dzwonimy. Tutaj mamy, nie chcę Wam pokazywać, macie, no nie widać za bardzo, pisze agent, ma problem z łapaniem ostrości. Dzwonimy do agenta. No, witam Cię agencie. No słuchaj, właśnie rozpocząłem tutaj nagrywać Twój draft, a więc rozpoczynamy od żetoniku, który tutaj dla Ciebie odpalam. Na sam początek chciałbym, żebyś się przywitał tutaj z widzami. Okej, tak więc tak jak powiedziałem, zostałeś top donaterem, wygrałeś w nagrodę draft. Agent ogółem wpłacił tutaj 105 zł przez miesiąc marzec, więc to jest naprawdę wielka kwota. Na obecną chwilę na ten miesiąc jest Proteusz, że tak powiem, top donaterem na kwiecień i póki co prowadzi, że tak powiem. Okej, wyświetliły się formacje, jest 5 formacji, wybieraj. 3. Trójka. No, 4, 4, 1, 1, okej, dobra. Nie było żadnych fajnych formacji, to jest akurat najlepsza. Okej, kapitan. No i tutaj jest tylko jedna dobra karta, taka no na poważnie. Dwójkę. Wybrałeś Filipe Coutinho, nie jest najgorszą kartą, aczkolwiek też nie był tą najlepszą. Najlepsza była na numerze 3, napastnik. Czwórka. Czwórka, Jezus Maria. Był stary, był Jonas, Benzema inform, Lacazette inform, Benteke i Lewandowski inform. Wybrałeś Benteke. Lecimy bodajże w ligę angielską. Środkowy napastnik. 5. Piątkę, Ariza Duris. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze, nie trafiłeś, bo był znowu koło niego Lewandowski. Okej, okay, prawy pomocnik, lecimy z prawym pomocnikiem. Jedyneczka. Jedyneczka, no Lamela, jeden taki z lepszych wyborów, ale cały czas tutaj widzę, lecimy w ligę angielską oprócz tego Aduriza. Eśpek. Wyświetliły się wszystkie karty, możesz mówić. Czwórka. Czwórka. Racza, Nainggolan na informie, no nie jest najgorzej. Lewa pomoc. I tutaj wyświetliły się już wszystkie karty. Trójeczka. Jak? Trójka. Trójka? Dwa. Dwa, aha, no to jest jakiś Sahan z Besiktasu. Środek obrony. Okej, okay. Jak? Czwórka. Czwórka, okej, okay. No to mamy tutaj Ranochie. No nie jest za dobrze, bo ma 53 tempa. Drugi środkowy obrońca. Wyświetlają się obrońcy, wyświetlili się obrońcy, możesz mówić. Jedyneczka. Jedynka. Dwa. Jak? Jedynka. Jedynka. Tak? Dwa, dwa. Javi Martinez. Prawy obrońca. I teraz czy sypnie czymś fajnym? No powiem Ci, są dwie fajne karty. Nie, to jest dwójeczka. Dwójeczka, no to wybrałeś tą jedną z lepszych, jest Hector Bellerin. No fajnie tutaj, fajnie to wygląda. Lewa obrona. Tutaj nie ma za bardzo. Oj, jednak nie jest. Lekki szał. Dobra, piątka. Piątka, no to wybrałeś Rose. Był Leighton Baines na informie, ale go nie trafiłeś. Dobra, bramkarz. No i tutaj powiem Ci, taka ładna flara, że tak powiem, poszła. Są tacy średni bramkarze. Jest jeden z ligi angielskiej. No to damy trójkę.
trójkę Muslera. Nie. Dobra, drugi bramkarz, jesteśmy już na ławce rezerwowych. No i tutaj wybieraj, wyświetlili się bramkarze. Czwóreczka, Sorrentino. Nie masz szczęścia, chłopie. Okej, okay, wyświetlili się zawodnicy, możesz podawać numer. Jedynka. Holebas. No przynajmniej skład z Ligi Angielskiej idzie stworzyć teraz. Bardzo ładna, że tak powiem, flara się otworzyła. Zawodnicy do 86 overalla, podawaj cyfrę. Czwórka. Filipe Luis, nice. Oj, Filipe Luis, nice. Całkiem dobrze. Kolejna tutaj, kolejna, no jak to się mówi, pozycja na ławce rezerwowych odpalona. Co wybierasz? Dwójkę. Marlos, o ile mi się wydaje, to on już ma 5 gwiazdek sztuczek. Tak, jest całkiem spoko. Zawodnicy już się wyświetlają, możesz podać numer. Czwórkę. Jak? Czwórkę. Cztery. Kurde. Znowu trafiłeś zawodnika z Beşiktaşu, jest to Hutchinson. Kolejny zawodnik do wybrania i jest tutaj naprawdę dwa razy wow i jedna z taka słaba karta. Trójkę? Eden Hazard na najnowszym informie i to było to jedno z tego wow, więc jest super, naprawdę Hazard całkiem spoko. Kolejna, że tak powiem, flara ruszyła, zawodnicy się pojawili. Co wybierasz? Nie ma tutaj żadnego boom, więc... No, tak, to będzie dwójka. Dwójka? Tak. Kurde, chciałem piątkę tak na dobrą sprawę, bo tam był jeden taki z najbardziej przyzwoitych zawodników i zaczynamy głębokie rezerwy ostatnich 5 zawodników. Możesz już mówić. Piątka. Piątka, Edison Cavani. Całkiem spoko. Okej, następnie. Dwójkę dawaj. Co? Zaczęło to dwójkę lecą. Dwójkę, tak? Tak. Guerreiro. A był koło niego Royce. Dlatego się zapytałem, co? Czy się na pewno nie przesłyszałem? Okej. Okay. Wybieraj. Teraz trzeba powyszeć, bo widziałam gra. Dawaj, czwórkę. Co? Czwórkę. Czwórkę. Mbaku, zaraz obok Sadio Mane, niestety. Ostatnie dwie karty i tutaj jest boom, zaraz ci powiem, co tutaj jest. Łoj, powiem ci tak. Jest Perisic, Rna, jest Cristiano Ronaldo, Toty, jest De Bruyne i jest Bale. Tutaj, no najgorzej. Trójka. Jak? Trójka. Trójka, tak? Tak. Cristiano Ronaldo, dobrze. Akurat to ci się udało trafić. Jak będzie teraz boom znowu, to ci powiem, jakie karty są do trafienia, żebyś mógł pożałować, albo w sumie w zasadzie zobaczysz na filmie. Ostatnia karta, jest wielkie boom, czy będzie legenda, bo gramy na Xboxie, nie ma legendy, ale jest Messi, Higuain, Sanchez, Handanovic, De Rossi. Nie, a oczywiście nie mówię po kolei, żeby nie było. Tak samo powiedziałem, wiesz, przy tamtym. Dawaj, dwójkę. Dwójkę. Leo Messi, Team of the Group Stage. No i oczywiście... Oczywiście menadżer. Nie. Jak? No, trójkę. Trójka, okej. Okay. Złoty menadżer z Premier League. Tak, tak, więc twój draft prezentuje się następująco. Najlepsze karty to Cristiano Ronaldo, Toty, Racha, Nainggolan i Felipe Luis. Zgranie na obecną chwilę to 60, ocena składu 82, wyszedł draft 142. Także dzięki ci za wybranie draftu i zapraszam na odcinek. Jak możesz, to tutaj potwierdź, że to ty i że opłaca się robić te donaty ludziom, którzy, że tak powiem, nie wierzą.
Żeby wszystko było wiarygodne. Dokładnie. Proszę? Dokładnie. No, dokładnie, podsumował. A więc ja sobie ustawię skład i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, ja sobie już ten draft ustawiłem, on się prezentuje mniej więcej tak. Starałem się z niego wyciągnąć tyle, ile mogłem. Ale tak jak widzicie, tak sobie ten draft wygląda. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu pomysł na draft pod spodem. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj ten kanał, jeżeli zasługuje na te subskrypcje według ciebie. Jeżeli chcesz dołączyć do rodziny dzików, oczywiście nie zapomnij oznaczyć mnie dzwoneczkiem przy okazji, jeżeli już to zrobisz, żeby być na bieżąco z materiałami, jak i z nowymi, jak i ze streamami na kanale. Jak widzicie, agent tutaj zasłużenie wywalczył sobie ten draft, zrobił go, zrobiłem według niego, także donaty nie są na live'ach, tak jak mówię, zawsze nie są one obowiązkowe. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie donata, oczywiście wesprzeć mnie, oczywiście może. Ja każdą złotówkę przyjmę z uśmiechem na ustach, czy to jest złoty, czy to jest 10, czy to jest 20. Każda złotówka się liczy. Mamy tam jakiś cel, zbieramy na kamerę i tak dalej. Ale ulewa. Pędzimy z tym draftem i mam nadzieję, że specjalnie dla agenta postaram się zajść gdzieś w miarę dalej. Popatrzmy na skład rywala, no kurde, panie, draft 190, o lol, Hazard, oż ty ruletka, Hazard, Eden Hazard, jeszcze kurde mogła paść bramka, tutaj Lamela nie walczy o piłkę w ogóle, Lamela nie walczył, czasem Javi Martinez, gdzie on się tam zapędził, Racza Nainggolan, do Ronaldo, Ronaldo 1-0, i co robi Ronaldo? Ale akcja godna, naprawdę godna akcja, piękna akcja, kurczę, zapomniałem, kiedyś grałem formacją 4-4-1-1, tak chyba ta formacja się nazywa, to jeszcze za czasów jak grałem kiedyś FIFA World i początkowo FIFA 14, więc powiem wam, mega się mi tą kozacko grało formacją, teraz do niej wracam na ten draft i całkiem spoko na razie, na obecną chwilę. Fej, gra, bo ona będzie, nie, jest coś takiego w zamian za to. Ronaldo, Ronaldo! Wow. Eden. Suarez, oj, będzie, czy będzie 1-0? Suarez! I obok bramki, what? Ale to zmaścił. Ronaldo, o panie, ocie panie, Ronaldo. Ronaldo, panie, Filipe Luis dogania Ronaldo na biegu jałowym, jak Ronaldo ma tu 9-9 tempa. Ja pier... Nicze. Aha, Suarez. Pięknie, ależ to wyciągnął bramkarz. Kto na bramce jest? Kurde, nawet go nie znam. To jest problem. Ale dobrze, że tak zrobiłem, bo tutaj dał się wypuścić w pole. Koniec pierwszej połowy. Tu bramkarz uratował mi fenomenalnie skórę. Rywal troszeczkę obsrał zbroję, że tak powiem, ale dwa strzały, ja go tutaj gniotę troszeczkę. Musimy tak strzelić jeszcze jedną i może wtedy się mecz uspokoi. Temperamentnie, pięknie. Piłka do Cristiano, 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 jest pięknie i nie ma bramki, ależ to spaścił Lamela, co tam Lamela odwalił, to mi się bardzo nie podoba, to śmierdzi bramką, naprawdę, takie kuglowanie, śmierdzi bramą, o panie, ale wyszedł i to jest brama, Muslera, o, tu jednak Muslera jest, kurde, wyjazd, ło, Muslera jest jednak, przepraszam, mówiłem, że go nie znam, ale to tak z twarzy to ciężko było, a zapomniałem nawet jakiego mam bramkarza. Piłka do Messiego, ależ dostał piłę Messi, 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 o Jezus Maria, patrzo, co za bramkarz w ogóle jest. Skład bez zgrania to tutaj łatwo pójdzie. O panie, piła do Ronaldo, Ronaldo, jest dwa i to musi być. Bardzo dobrze, Cristiano trafia drugą bramkę, ależ dostał taką szmatę pod łapę. Aj, Jezu. Oj, oj, to będzie bramka. Ło, co on nie trafia? Że on tu powinien już prowadzić 3-2. Do Cristiano, Cristiano, do Messiego, Messi, do Ronaldo, Cristiano, 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 Courtois i jeszcze z Racha Nainggolan. Ale gdzieś ta piłka tam wylatywała już za linię bramki. Jaki to musi być ból, draft 190, przegrywać w pierwszym meczu. 3-0? Nie, jak to spieprzyłem. Chciałem tak
po na hat-tricka iść Ronaldo, ale... Koniec meczu. Ciekawi mnie, jaki to musi być ból dla tego gościa, jak zrobi sobie z drafta 190 i przegrał go w pierwszym meczu. No cóż, tak bywa. Tak bywa. Chciałem być koleżeński, chciałem Cristiano strzelić na 3-0, niestety trafił w słupek. No szkoda, szkoda, szkoda. Cristiano ocena 9-9, 1 asysty Coutinho i 9 golana. Ja jestem bardzo zadowolony, ale obstawiam, że w tym drafcie, no max dojdę do trzeciego meczu, o ile mi się uda. Niestety z taką obroną mogę mieć problemy. Drugi rywal ma skład, no powiedzmy sobie szczerze, dużo gorszy niż pierwszy, to tego się obawiam. Mane, kurde, na obronie, serio. Hazard, Hazard. Cristiano, ja pierdzielę, Fuchs to wyciągnął, jeb. Nie wierzę, nie wierzę, serio. No za co sobie podam do Hazarda, nie? Hazard do Cristiano, Jezu, Batland. Jest Cristiano, podanie do Hazarda, Hazard kontra Sadio Mane, Hazard. Ależ się rozpędza, Hazard, Hazard, Boże święty. Filipe Luis. Cristiano, Jezu. Hazard. Ależ do... jedzie Hazard. Eden Hazard. Hazard, jep. Do Rachciacha na Ingolana, Rachciach na Ingolan do Cristiano. Cristiano, nie daj się, Chris. Kurde, faul i koniec pierwszej połowy. No żałuję, patrzcie, gość w ogóle strzału nie oddał. Tyle strzałów i nie mam bramki. Fuck, jak ja to przegram, masakra. Dla niego potem by nie było ważne, nie? Że drugi raz bym go potem opierdzielił z piątkę, ale dla niego byłoby ważne, że wygrał ten raz, nie? I że awansował. Ale jest piłka do Messinio, Messinio, Messinio! Jest! 1-0! Leo! jak się kurde zryczał. Jest Leo! Mówiłem, Leo wchodzi, Leoś! I Leoś to ruszy! I Leoś to ruszy! I Leoś to zrobił! Lionel Andres Messi! Brawo, brawo Leo! Brawo Messinio! Pięknie! Mąż, żebyś nie krzycał, żebyś nie zrobił rage'a. Coutinho! O Jezus Maria! Jest piłka do Lamela. Nainggolan! Ol petarda! Ops, Coutinho. Coutinho, dobra wrzutka, Cristiano! Obok bramki! Co on tam? Ja pierdzielę. Co on robi? Dziecko, dwa! Jak ten dzieciak tutaj krzyczy cały czas, sorry chłopie, no ale takie życie, no nie grasz nic, no to nie wygrasz, no przepraszam, no ja pewnie też w trzecim meczu odpadnę, no ale cóż. Nainggolan. A, jeszcze chciałem do Lameli powiedzieć, znowu chcę być zbytnio koleżeński, no to jest fajne, o, nie mówcie, że mnie wywali. Nie no, ja internet mam, ale może mnie wywalić czasami. Chyba, że on robi rage'a. Gościu, ani mnie nie denerwujcie. Ani mnie nie denerwujcie. Utracono połączenie z serwerami EA. Wywaliło mnie z meczu, kurde no! Noż ja pierdzielę! Nie wierzę w to, kurde nie wierzę! Jak ja kocham EA Sports, to jest po prostu dramat. No żeż kurde mać, pierdolone EA! Fuck! Przepraszam za tego rage'a. No ale to jest hit, tak? No wywala mnie z meczu, kurde, gdzie wygrywam ewidentnie, gość oddaje jeden strzałce. Jak ja nie trawię tych serwerów EA, to jest po prostu niemożliwe, nierealne wręcz. Nierealne. Człowiek ma internet cały czas, jeps. I nagle cię wywala z meczu, gdzie gość nie oddał ani strzału. W dupę se te paczki wsadźcie. Przepraszam was, kochani. Musiałem trochę ochłonąć. Lecimy z tymi paczkami. To jest dramat. Na pewno z tego konta nigdy nie pobierałem, że tak powiem, żadnego darmowego żetona, więc... w poniedziałek będę dzwonił do Electronic Artsa i będę starał się o to, żeby mi zrekompensowali w jakiś sposób tego drafta. Niech mi dadzą... żeton, ja mam to gdzieś. Bo tak się nie robi.
kolejny raz wadliwość serwerów po prostu dała się we znaki. I to jest piękne, nie? To jest po prostu świetne, nie? Ostatnia paka se leci, jest! Boże! No piękne flary poleciały, no to jest po prostu piękne, no jeju! Super, no jakie piękne paczki. Moi drodzy, tak niestety kończy się ten odcinek. Trudno mówi się, niestety, jak to mówią, z serwerami EA nie wygrasz. Ja internet miałem cały czas, wszystko spoko, nagle wywala serwer. Ja nie wiem, co tu się dzieje, po prostu denerwuję się przez to, bo cały czas człowiek zapindala, zapierdziela po to, żeby wygrać mecz w drafcie. Wygrywam 2-0, nie tracę drugi mecz rzędu bramki. A EA po prostu od tak mnie wydymało, że tak powiem. Ale no cóż, tak to bywa. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu pomysł na draft. I jeszcze jedna prośba do was, ponieważ już kiedyś namawiałem, napominałem coś o serii. O nazwie... jak ta seria się miała nazywać? Ta seria miała się nazywać Monopoly Draft. I teraz tak. Jeżeli chcecie taką serię, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę pod tym draftem, bo to jest naprawdę dla mnie ważne. I oczywiście bardzo bym prosił o to, ażeby napisać pomysł. Każdy niech napisze tak cyferki 1, 2, 3, 4, 5 i po 5 pomysłów na draft niech każdy napisze. Ja jeszcze na temat tej serii zrobię oddzielny odcineczek. Już jeden kiedyś taki był, ale mam teraz akurat pomysł dokładnie na tą serię, więc jakbyście mogli dać znać, czy taka seria by wam się podobała, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie te 5 pomysłów w komentarzu i napiszcie też osobno pomysł na draft. Niestety, jak to mówią, z serwerami nie wygrasz. Takie życie, agent, przepraszam. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. No i cześć! Drop it.